Cześć. Po raz kolejny spotykamy się na kanale DOSPEL. Z tej strony Marcin. Standardowo, jak zwykle, w temacie rekuperacji. Omówimy sobie dzisiaj kanały wentylacyjne, jakie mamy w ofercie i powiemy, co i jak zastosować przy budowaniu systemu wentylacji. Lećmy. Głównym elementem systemu rekuperacji w naszej ofercie, jak i systemem cieszącym się największą popularnością na rynku, jest system rozdzielaczowy 75 mm, wystawiony tutaj przed Państwem. Oparty jest na skrzynkach rozdzielaczowych, skrzynkach rozprężnych, anemostatowych oraz kanałach elastycznych FI 75 mm. Głównym atutem tego kanału, jak Państwo widzicie i łatwo jest domyślić się, jest łatwość i szybkość położenia. Kanał będący kanałem elastycznym, który może się łatwo wyglizać, jak Państwo widzicie, pod kątem 180 stopni, 90, a nawet 360, jest kanałem bardzo łatwym do położenia, wygodnym, szybkim, możemy go wcisnąć w trudno dostępne miejsca, a przede wszystkim wyginając go, doginając go, nie ulega uszkodzeniu. Jest przy tym bardzo wytrzymałym kanałem, bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę kanał, który leży na posadce i stanęlibyśmy nawet całym ciężarem ciała jednopunktowo w tym miejscu kanału, nie jesteśmy w stanie go zmiażdżyć. Materiał bardzo, bardzo trwały, bardzo stabilny, dzięki średnicy okrągłej jest wzmocniony na całej jego płaszczyźnie. Kolejnym elementem układanki jest skrzynka rozdzielaczowa. Ma ona zadanie rozdzielić główny strumień powietrza na kilka mniejszych strumieni lecących do pomieszczeń, do pokoi, łazienek, kuchni bądź też innym. Do głównego krótca podłączamy kanał biegnący z rekuperatora, do krótców mniejszych podłączamy kanały FI75, na przykład o tak, rozprowadzając je po danych pomieszczeniach. W ofercie posiadamy skrzynki z wylotami FI150, FI200, jak w przypadku tej puszki, oraz puszki bez krótca głównego, widoczne o tutaj. Jest ona stosowana jako dostawka do puszki rozdzielaczowej głównej. Puszka rozdzielaczowa jest montowana. Jeżeli 6 małych wylotów jest dla nas zbyt małą ilością, bo mamy więcej pomieszczeń, dostawiamy i łączymy na kliku, na zatrzaski skrzynkę poboczną i dzięki temu otrzymujemy 12 krótców. 1, 2, 3, 4 i tak dalej, powiększając ilość kanałów, które możemy ciągnąć do pomieszczeń w większej ilości. Idąc dalej. Następnym elementem instalacji jest skrzynka rozprężna podwójna, potocznie zwana anemostatową. Montowana na suficie lub też posadce, ma zadanie połączyć anemostat, czyli punkt końcowy nawiewny bądź wywiewny na suficie, z całością instalacji, czyli z rurami 75, montowanymi tutaj na to oto krótce. Kanały wchodzące do skrzynek rozprężnych oraz rozdzielaczowych FI 75 mm, by były szczelne, idealnie dolegały do puszek, montujemy zakładając te oto uszczelki, naciągając je między żebra rury. Powoduje to 100% szczelność instalacji oraz dokładność w jej umiejscowieniu. Biorąc pod uwagę cały rynek systemów rozdzielaczowych w Polsce, czyli systemów, które są najbardziej popularnym typem instalacji obecnie na rynku, nasze kanały FI 75 mm wyglądają naprawdę bardzo dobrze pod kątem jakości wykonania. Podwójna wewnętrzna powłoka daje nam maksymalnie możliwą gładkość kanału w środku, co nie generuje praktycznie żadnych oporów powietrza. Zarówno kanały systemu rozdzielaczowego, jak i puszki i skrzynki w naszej firmie wykonane są w systemie Nano Silver, czyli z dodatkiem cząsteczek srebra, dzięki czemu instalacja w całości jest instalacją antybakteryjną. Co ważne, cząsteczki srebra w naszej firmie dodawane są do tworzywa w procesie produkcyjnym. Nie są napylane poprodukcyjnie jak w przypadku innych systemów, dzięki czemu powłoka antybakteryjna jest stała i bardzo trwała. Wracając do systemów wentylacyjnych w naszej ofercie, możemy Państwu zaoferować również system płaski, widoczny tutaj oto na stole. Jest to system kanałów płaskich w dwóch wielkościach o rozmiarze 55 mm na 110 bądź też 55 mm na 220. Są to odpowiedniki kanałów FI 130 i FI 100. Dodatkowo do tych kanałów posiadamy szereg kształtek. Kolana, redukcje, kolana płaskie, kolana okrągłe, kratki końcowe, redukcje oraz trójniki. Wszystko to, co jest potrzebne do zbudowania systemu. System ten odlany jest z ABS-u, będącego bardzo trwałym tworzywem. Dodatkowo, jeśli będzie potrzeba,
Mamy również w systemie kanałów z ABS-u kanały okrągłe. Ośrednicy 100, 104 oraz FI 125. Do tych systemów możemy zastosować również tłumiki będące wygłuszeniem powietrza w systemach wentylacji. Reasumując, jeśli chcesz złożyć swój własny system rekuperacji i chcesz zrobić to na bazie systemu rozdzielaczowego lub też systemu płaskiego, zapraszamy do kontaktu. W naszej ofercie znajdziesz wszystkie elementy, które będą konieczne do złożenia takiego systemu. W opisie pod filmem znajdziesz linki potrzebne, by znaleźć nasze artykuły. Jeśli film Ci się podobał, był użyteczny, pamiętaj o subskrypcji, łapa w górę, pomóż nam się rozwijać. Dzięki, do zobaczenia, cześć.